Ostatnio pani, która organizuje i szkoli dla drugiego miejsca,
Doskonale wiem, jak mam nauczycieli i mam nadzieję, że do tego nauczyciela też będzie, gdyż doceniam Waszą codzienną pracę i trud. Święty Jan Paweł II mówił: człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Staram się Was mierzyć miarą serca i z okazji dnia pracy naukowej wyrażam wdzięczność za codzienne starania edukacyjne i wychowawcze. Życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia, wielu sukcesów, spełnienia zawodowego, a także nieustającej inspiracji. Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto daje. Dlatego dziś chcę nagrodzić nauczycieli, którzy wyróżniającą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przyczyniają się do sukcesu i dobra tej szkoły. Po obu zasłużonych na nią zapraszam. Panią Bożenę.